Broker Anna Dąbrowska, witam serdecznie. Dzisiaj 28 października, zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowane związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią klauzuli, która jest umieszczona tuż pod wideo. Tematem głównym dzisiejszego spotkania będą metale szlachetne. Pytanie, czy korekta zbliża się do końca? Jak to wygląda? Także zobaczmy na początek wykres srebra na rynku spot, srebro do dolara, wykres, który jest doskonały do analizy, czyli instrumenty inwestycyjne typu fundusze są pochodną instrumentu bazowego, a instrumentem bazowym jest właśnie srebro na rynku spot. Czyli zobaczmy, przed nami tutaj okres czasu od szczytu z sierpnia zeszłego roku do teraz widzimy, iż trwa korekta. Notowania znajdują się w takim bardzo plastycznym prostokącie, gdzie widzimy, iż ta korekta ma swoje ograniczenia, szczyty i dołki, tak? Czyli jest to opór i wsparcie odpowiednio, tak? Widzimy, iż tutaj mamy bardzo plastyczny układ dla srebra. Korekta trwa od sierpnia zeszłego roku długo. Tak? Długo. I zobaczmy, oprócz tego, że korekta jest zamknięta w prostokącie, widzimy, iż okresy są takie, gdy jest większa presja sprzedających i wtedy jest ta presja sprzedających, gdy notowania są pod linią trendu spadkowego. Natomiast gdy ona zostanie przełamana, to gdzieś tam kupujący zyskują przewagę. I tak mamy już trzeci raz w tej korekcie. Czyli mieliśmy raz już taki moment, wtedy notowania poszybowały do szczytu. Tutaj mamy drugi taki moment, już notowania nie miały takiej siły, żeby dojść do szczytu, i to zaowocowało zejściem jeszcze niżej. I tutaj te zejście jeszcze niżej pamiętamy wszyscy doskonale, dlatego że to było koniec września. I wtedy można to odczytać, być może, że to będzie taka finałowa kapitulacja i poddanie. Dla niektórych inwestorów poddanie, że po prostu rezygnacja z tego typu aktywu, tak? Czyli tutaj pojawił się wtedy strach, był bardzo negatywny sentyment dla metali szlachetnych. Pytanie, czy wtedy nie była właśnie najlepsza okazja, tak? Jest to zachowany poziom wsparcia jest odbicie. W tym momencie mamy przełamanie linii trendu spadkowego, czyli tym samym otwiera się takie momentum do wzrostu. Okay? To wiemy. Teraz pytanie, czy to jest ostatni dołek? To dowiemy się, gdy to już zostanie zrealizowane i gdy notowania wyjdą z tej korekty. Wtedy możemy powiedzieć, fakt, to był ostatni dołek. Natomiast zanim się to wydarzy, to pozostaje nam tylko podejmowanie decyzji, zarządzanie ryzykiem. I nic poza tym, tak? To, co wiemy, to jest to poziom wsparcia, poziom dna ustanowiony na teraz w długim terminie, a w krótkim to notowania mają tutaj ograniczony taki kanał wzrostowy, tak? Czyli widzimy lokalnie w październiku te odbicie ma swoje ograniczenia, wsparcie odpowiednio i opór. I tak jak notowania będą się zachowywać, tak będziemy widzieć, kto wygrywa, kupujący czy sprzedający. Dopóki poziom wsparcia tego małego kanału jest zachowany, będzie zachowany, to sprzyja sytuacji prowzrostowej dla tego całego ruchu. Jeśli jednakże ta linia wsparcia zostanie przełamana, automatycznie pojawia się otwarcie momentum do jakiejś tam korekty, tak? Także to można obserwować ten kanał jako taki intraday do analizy w bardzo krótkim terminie. I wtedy tam gdzieś tam podejmować działania odpowiednio. Czyli widzimy sytuację w dłuższym terminie, w krótszym terminie, gdzie są wsparcia, gdzie są opory, a to, jak to zostanie rozegrane, to już nie należy do nas tak naprawdę. Do nas jako inwestorów należy tylko kontrolowanie to, co możemy kontrolować. Rynku nie kontrolujemy, tak? Także tyle wiemy. Natomiast pamiętajmy, korekta nastąpiła, która teraz trwa rok czasu, nastąpiła po spektakularnych wzrostach parabolicznych dla srebra. Tutaj mamy wzrost z marca zeszłego roku do sierpnia 160%, niemało i szybko, a teraz korekta
jest rzędu 30% i jest rozciągnięta w czasie, tak? Czyli to, jeśli chodzi o srebro, tutaj pokazanie na chwilkę w długim terminie. Korekta ta, którą mamy teraz do czynienia, nastąpiła na poziomie oporu. Są to dołki z 2011-12, czyli to jest naturalne, że jest korekta na tego typu poziomach. I zauważmy, nie jest to pierwszy raz. Notowania srebra już wiele razy znajdowały się w jakichś takich konsolidacjach, obszarach. To dopiero wyjście z tych obszarów powoduje jakiś tam ruch, czyli nie jest to jakieś anomalia, tak? Tak właśnie działa rynek srebra. Widzimy to na wykresie wstecz. Czyli to jeśli chodzi o srebro, przejdźmy na złoto. Złoto także znajduje się w korekcie od sierpnia tego roku. Jest ta korekta ograniczona takimi liniami tutaj, liniami oporu i wsparcia. W tym momencie złoto znajduje się w górnej części tego ograniczenia, czyli gdzieś tam kupujący mają większą siłę niż sprzedający. Mamy odbicie, mamy utrzymanie poziomu wsparcia, zaznaczona zielona linia z długiego terminu, a z krótkiego intraday także mamy ten kanał wzrostowy. Dopóki linia wzrostowa wsparcia zostanie zachowana, ten momentum do dalszych wzrostów jest otworzone. Pamiętajmy, wszystkie aktywa bardzo notują spektakularne wzrosty, wszystkie klasy aktywów. Tak naprawdę to metale szlachetne wystawiają na wyzwanie cierpliwość inwestorów. Natomiast, tak, jeśli chodzi o analizę techniczną, poziomy wsparcia są zachowane, nic tutaj wielkiego się nie dzieje, patrząc z długiego terminu. Także obraz techniczny jest zachowany, poziom wsparcia jest zachowany, to jest srebro, to jest złoto. I jeszcze ostatnie z metali szlachetnych, co dzisiaj chcę zaprezentować, to jest platyna. Platyna także doszła do swojego poziomu wsparcia, jest odbicie i także jest szybszy opór i wsparcie, dopóki jest zachowane odpowiednio, będzie nam dyktować momentum. Czyli metale szlachetne to by było mniej więcej na tyle tutaj, co chciałam dzisiaj Państwu przedstawić. Inną rzeczą, co przykuwa uwagę inwestorów, to jest rosnące ceny obligacji TLT. Zobaczmy. Notowania znalazły wsparcie. Linia trendu zaznaczona na zielono. Jest ona taka bardzo, że tak powiem, położona, nie jest stroma, więc z reguły takie linie nie sprawdzają się, nie są za mocne. No ale zobaczymy. Póki co TLT forsuje linię trendu spadkowego już po raz kolejny. Zobaczymy, jak to się uda. Taka chwila uwagi. TLT. Czemu rosną teraz ceny obligacji? Rosną ceny obligacji, dlatego że tutaj przejdę na wykres, który jest online. Dlatego że widzimy spadek rentowności obligacji amerykańskich, tak? W ostatnich tygodniach mieliśmy wzrost rentowności obligacji, to dlatego TLT notowało spadki. W tym momencie mamy spadek rentowności i natychmiast widzimy odpowiedź w TLT. Pytanie za 10 punktów, jak nisko może spaść rentowność obligacji w sytuacji, kiedy inflacja w Stanach wynosi 5,5, tak? To jest ta tutaj gra, którą trzeba gdzieś tam rozważyć. Minimum zeszłego roku dla rentowności to było 0,3. Tutaj w tym roku maksimum to było 1,7. Teraz po wzrostach zbliżyliśmy się do poziomów maksymalnych. Jest naturalne, że jest jakaś korekta tego ruchu, może być nawet większa. Tylko pytanie, jak duża ona może być, skoro inflacja jest tak wysoka. Także to w bardzo dużej mierze będzie, w zdecydowanej mierze, będzie determinować to, co się dzieje na rynku obligacji. Okay? Czyli to, jeśli chodzi o obligacje, dolar bez większych zmian jest w takiej sytuacji. Gdzieś tam zawieszenia pomiędzy oporem a wsparciem, linia trendu wzrostowego na zielono.
opór na czerwono tutaj zaznaczony, także bez większego trendu czy momentum w żadnym z kierunków, tak? Może tutaj w zasadzie no, dolar pozostać przez dłuższy czas, budować jakąś bazę momentum, akumulację przed jakimś większym ruchem. Na razie tutaj nie widać większych zmian. Prosicie o Rosję. Faktycznie bardzo dawno nie pokazywałam tego ETF-u. Rosja za pomocą ETF-u. Wykres dzienny, długi termin, łącząc dołki mamy linię trendu wzrostowego, natomiast to nie po niej wspinają się notowania. Mamy tutaj, łącząc dołki i rysując równoległą linię do niej wyżej, mamy taki kanał wzrostowy, który jest respektowany przez ten instrument. Czyli widzimy, iż każdorazowo jak notowania dochodzą do tego poziomu, to jest reakcja ceny, tak? Czyli jest to odpowiednio wsparcie, gdy dochodzi do linii wsparcia i opór, gdy dochodzi do linii oporu. Ostatnie wzrosty były na tyle silne, że zdołały pokonać linię oporu, czyli mamy taką samą sytuację, jaką mamy tak naprawdę na S&P 500. I w tym momencie jest retest tej linii. Jeśli cenie uda się utrzymać powyżej tej poziomu wsparcia, to zwiastuje to kontynuację ruchu wzrostowego. Jednakże, jeśli notowania powrócą do kanału, to jest możliwa dalsza korekta w tym kanale do poziomu wsparcia. Czyli to jest taki kluczowy tutaj moment, czy ten momentum do wzrostu zostanie utrzymane, czy nie, to raczej powinna nam powiedzieć okolice tej linii, gdzie notowania właśnie teraz się znajdują. Dobrze. Jeśli chodzi o S&P 500, w tym momencie ruch się już odbył, tak? Czyli tutaj S&P 500 odbiło właśnie od takiej samej linii, jak analogicznie pokazywałam teraz na funduszu rosyjskim, czyli notowania doszły do swojego poziomu wsparcia. Tu była okazja, tu była dywergencja, tu było wsparcie i tu był strach inwestorów. I takie układanka tych wszystkich czynników stwarza okazję inwestycyjną, natomiast w tym momencie ruch wzrostowy jest już zrealizowany. Nie ma z pewnością okazji, tak? Jest to poziom oporu, bo jest to pokonany szczyt, czyli gdzieś tam musi się coś zadziać, żeby pokazać, w którą stronę notowania chcą iść, tak? W tym momencie trudno cokolwiek powiedzieć. Inną rzeczą bardzo ważną jest ropa naftowa, tak? Czyli tak jak mówiłam na naszym ostatnim spotkaniu, ropa naftowa zbliża się do swojego poziomu oporu. Widzimy tutaj kanał wzrostowy, gdzie notowania ropy się poruszają i mamy natychmiastową reakcję, proszę zobaczyć. Czyli ten poziom 85 okazał się poziomem oporu i mamy tutaj reakcję ceny. Pierwszy poziom wsparcia rysuje się tutaj połowa tego kanału, to tutaj widzimy, to będą gdzieś rejon 80 i zobaczymy, jak będzie odpowiednio respektowany ten poziom, żeby coś powiedzieć dalej. Długi termin wszyscy znają, ostatnia dekada ropa znajdowała się w klinie spadkowym, ostatnie wzrosty pokonały tę formację trendu spadkowego, pokonały retest i teraz jesteśmy tutaj, tak? Czy i pytanie za 10 punktów, czy notowania będą miały siłę pokonać szczyt wszechczasów, tak? Tutaj poziom rejony 100, tutaj już mam za wysoko narysowaną, 145, tak? To był szczyt z 2008 roku. Trend, momentum zostało tutaj otworzone. Zobaczymy, jak będzie dalej, to okaże się dopiero w przyszłości. Także mniej więcej to dzisiaj chciałam Państwu przedstawić. Jest zawsze mnóstwo rzeczy, których inwestorów się obawiają, co ze stopami, co z dodrukiem, a jeśli skończą drukować, jest mnóstwo różnych czynników. Natomiast jeśli wybierzemy sobie instrumenty, w których czujemy się pewnie komfortowo dla inwestycji w długim terminie, to musimy zawsze patrzeć tylko w długim terminie, bo w krótkim terminie zawsze jest dużo rzeczy, których inwestorzy się obawiają, mnóstwo kryzysów, a ostatnio ten temat, słowo jest bardzo nadużywane, jest kryzys wszystkiego. Natomiast giełda i
i instrumenty idą tam, gdzie mają iść. I zobaczmy, taka dzisiaj tutaj dygresja. Dow Jones w 1984 znajdował się na poziomie 1170. W tym momencie 35 tysięcy, tak? A przez ten czas mnóstwo prezydentów się przewinęło, że tak powiem, mnóstwo kryzysów, mnóstwo różnych rzeczy makroekonomicznych, wydarzeń, które z pewnością paraliżowały inwestorów. Natomiast długoterminowo i tak instrument zyskał na wartości, czy to ten, czy praktycznie każdy inny. Inflacyjny charakter pieniądza właśnie jest taki, że to inwestując kapitał, dywersyfikując, mamy szansę zarabiać, utrzymywać siłę nabywczą pieniądza, dlatego że gotówka, tak jak z angielskiego currency, jest na bieżące wydatki, currency, bieżące. A natomiast, żeby myśląc o przyszłości, musimy inwestować, tak? Musimy gdzieś tam narażać się na ryzyko i dzięki temu być wygranym w długim terminie, tak? Czyli zapraszam do edukowania się w temacie inwestowania, stawiania swoich pierwszych kroków, kto jeszcze tego nie robi i gdzieś tam inwestować, bo to na pewno jest ważne, szczególnie w czasach, gdy rośnie inflacja, gospodarka jest jeszcze gdzieś tam troszkę, nie powiem, że w lockdownie, ale nie chodzi to tak jak normalnie, także trzeba mieć to wszystko na uwadze, do czego serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się podoba, zapraszam do pozostawienia lajków, komentarzy. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.